Wokół siebie widziałem różnych ludzi, matka opowiadała, ojciec i tak dalej, i tak dalej, o ludziach nieszczęśliwych, dlatego że źle wybrali. Ale nie tylko zawód, czy to, co mają w życiu robić, ale również żony źle wybrali, mężów źle wybrali. I dwie rzeczy sobie powiedziałem, które mi się dotąd spełniły. Mianowicie tak, że chcę robić w życiu to, co kocham. No, udało mi się przez tyle lat i mogę to powtórzyć, że robię. Jestem aktorem, bo to kocham. A druga rzecz, powiedziałem sobie, Panie Boże, chciałbym, jeżeli to jest w ogóle możliwe, może to jest niemożliwe, mieć tylko jedną żonę. I Pan Bóg mnie wysłuchał. W związku z tym, że taki jestem, jak jestem, takim jestem również aktorem. No i to próbowałem opowiedzieć nie metodami naukowymi nudnymi, bo takie książki też czytamy o aktorstwie, tylko raczej przybliżyć się no, człowiekowi z boku, jak ja myślę, no, że jak, co ja w ogóle sądzę na ten temat. Mnie nie interesuje aktorstwo, mnie interesuje sztuka aktorska. Dla mnie każda rola z tych ważnych, które grałem, to był jakiś człowiek, z którym, jak mówię, przyjaźnię się do dnia dzisiejszego, którzy zostawili jakiś ślad w moim życiu. Tak spotykam ludzi, którzy zostawili we mnie coś i z tych ludzi się składam tak naprawdę. Opowiem o mojej przygodzie, o mojej wizycie w Warszawie w Ministerstwie Kultury. Rozmawialiśmy długo z ministrem, czy mam jakieś prośby, jakieś postulaty. My tak, oczywiście w związku z wizytą Przoniaka w Polsce, no wydaje mi się, że najwyższy czas, żeby odebrano mu dyplom i żeby zakazano mu grać. Mi tak, no nie pan pierwszy, nie pan pierwszy. Ja możliwe to jest, wie pan, przy dzisiejszej biurokracji to jest bardzo trudna sprawa. Obawiam się, że to jest w ogóle niemożliwe. No i niech tak zostanie. No, Panie Leszku, czemu my tak głupio wyglądamy i co my tu właściwie robimy? Panie Maćku, postanowiliśmy zajrzeć w mroki przeszłości i zejść do schronów dawnego kina Światowic, gdzie powstaje nowa placówka kulturalna w tym mieście. Muzeum Historii Polski. O, to przyjrzymy się tej historii. Bardzo ładny syp na węgiel, zabezpieczony metalowymi sztabami. O, rzeczywiście. I jakieś dziwne urządzenie. Pokręcimy, myślę, trochę. Czekaj, bo poczekaj. Do przodu zapadę. Jakaś dźwignia. Szyb windy tutaj wychodzący, myślę, że od prawej strony kina Światowic. Mamy, Maćku, tutaj pomieszczenie techniczne dawnych schronów, które służyły przede wszystkim do ochrony ludności. Ten, jak wyczytałem, mieścił do 500 osób, ale nie był największy, bo największe były w centrum Nowej Huty, centrum A, B, C i D, gdzie mieściło się 3,5 tysiąca osób, co też było dziwne, bo zamieszkiwało je od 15 do 20 tysięcy ludzi. No to nie wszyscy się zmieścili. Tu w takim bunkrze były zapasy węgla, żywności, były filtry powietrza,
były wszelkiego rodzaju urządzenia sanitarne, były też jakieś małe szpitale. Także nowa huta była budowana z głową. Myślano nie tylko o tym, co będzie w najbliższym czasie, ale także jak przeżyć zagładę atomową. O! Coś tam idzie. To urządzenie to taki prosty klimatyzator. W tych rurach płynęła woda. Napełniano zbiorniki, które wyglądają trochę jak komory gazowe i woda z tych zbiorników chłodziła powietrze. Silnik elektryczny, paski klinowe do napędzania wentylatora. Rzeczywiście tutaj jest nawet napis: wytwórnia wentylatorów Chełm Wielki koło Mysłowic. Rok budowy 1957. Historia patrzy na nas, albo my na nią. Tu zobaczymy, co tu jest. Jakaś blacha. A nie, wiesz co, to jest turbina do nawiewu powietrza. Rzeczywiście, wiesz co, kawał żelastwa. Jeśli się siedzi w jakimś magazynie w 500 osób, to po jakimś czasie powietrze nie jest najlepszej jakości, trzeba je trochę przeczyścić. Tutaj były takie filtry z węglem aktywnym, które właśnie pochłaniały wszelkiego rodzaju, powiedzmy, nieprzyjemne zapachy. O Jezu. Uważaj tu na głowę, bo tu jest kanał wentylacyjny. O, można się wyprostować. No ale to nie wiem, czy cały czas, czy kawałek, bo tu się znowu obniża. Uważaj. Chodźmy dalej. Solidny, zbrojony beton. Jakiś tunel bezpieczeństwa albo coś. Mam nadzieję, że on się gdzieś kończy wyjście. Co, ty siedź na dół, a ja będę na górę siedzieć, wiesz? Tak będzie lepiej. Zapasowy silnik elektryczny i zobacz, Maćku, wyjście, tu nasza podróż chyba dobiegnie końca, idź pierwszy, bo jesteś większy, ja cię będę ubezpieczał.